Cześć wszystkim, jak się macie? Ja jestem Michał, aka Pomidorowy.pl. Witam was w końcu długo wyczekiwanym Crashu on the Run, na którego wszyscy tak bardzo czekaliśmy. No i w końcu on wyszedł. Dzisiaj 11 marca, premiera tej gierki, jak sami zresztą widzicie. Troszeczkę inaczej wygląda niż my sobie go zapamiętaliśmy, aczkolwiek spokojnie. Wejdźmy może do pierwszego poziomu i zobaczmy, jak to wszystko się będzie ze sobą prezentować, jak to wszystko ze sobą będzie się jadło. Kurczę, powiem wam szczerze, jestem szczęśliwy, że w końcu ta giera wyszła. A co to się stało? Co to jest? Co to ma znaczyć? Ej, ja nie tak pamiętam tę gierkę, nie tak pamiętam, jak tę gierkę zapowiadali. Nie no, żartuję oczywiście. Witajcie moi kochani w takim pierwszym Crashu Bandicoocie, ale zmodowanym. Ponieważ tak, jest to mod na Crasha Bandicoot on the Run, który ma już niebawem wyjść na telefony. I korzystając z okazji stwierdziłem, że sobie ogram fangame właśnie stworzonego przez link do kanału tego oto pana znajdziecie w opisie tego filmiku. I tam również będzie pod tym jego odcinkiem link do pobrania sobie tej otóż gierki. To tak w sumie, jak sami możemy się wsłuchać, soundtrack to jest dosłownie z Sonika. Dokładnie to, co teraz leci, to jest Flying Battery Zone z Sonic Mani, aka Sonika Trójki. A główny motyw muzyczny z Warp Roomu, no to był ten Stardust Speedway. Z oczywiście teraźniejszości. Skąd to wiem? Ponieważ niedawno robiłem Let's Play z Sonica CD, tak więc spokojnie, ja mam to wszystko pod kontrolą. Jak widzicie, kontrolki w tej gierce nie są trudne. Wystarczy, że po prostu będziemy mieli gałkę do przodu, no to Crash będzie troszeczkę wolniej biegł. Bo w momencie, kiedy nie trzymamy gałki w ogóle, to jak widzicie, on sam dostaje takiego nagle speeda, że nie da się po prostu nim kontrolować. Ale co myśleliście, serio, że tak będzie wyglądał Crash on the Run? No, nic bardziej mylnego. Nie no, tak szczerze to nie mogę się doczekać Crash on the Run, ale ponieważ Crash u mnie jest dosyć mocno oglądany, to stwierdziłem, że czemu by nie zrobić właśnie takiego oto fangame'a. Może nie fangame'a, a bardziej moda, który moduje Crasha 2 i 3, ponieważ coś wam będę musiał potem pokazać. Coś, co mnie w ogóle rozpierdziela. O! I skończyliśmy poziom. Kurczę, zdobyliśmy tylko kryształ i klejnot, a tutaj wiem, że jest jeszcze chyba dodatkowy klejnot. Aczkolwiek za wolni byliśmy, więc no niestety. Możemy w sumie jeszcze raz spróbować, może kurde uda nam się pobić rekord, zobaczymy co tam dostaniemy. To myślę, że to jest dobry pomysł. Dobra, tam pal gumę, Cortex, wiem, że to ty. Ale nie, ogólnie to jest bardzo fajne połączenie instrumentów z Crasha Basha, ponieważ jak wiecie, są instrumenty, które również leciały w minigierce nie Pogo Painter, tylko tej innej z Pogo, gdzie w zasadzie był wokal, nie? I to jest fajne takie zremiksowanie właśnie Crasha Basha z Stardust Speedway. Dobra, jeszcze raz polećmy tutaj, zobaczymy co tam ciekawego w trawie piszczy i spróbujemy teraz zrobić taki totalny speedrun, że ja po prostu będę jak najszybciej leciał do przodu. Tak więc, widzimy się za chwilę. A bo dobra, wiecie co? Może polećmy teraz na tego, na You are the Iron C. Iron C, przepraszam, nie Iron C. Czyli jesteśmy teraz Iron C, czyli jesteśmy tym. O kurde! Co? O kurde, jesteśmy teraz tym. O nie, jesteśmy ironowym checkpointem, najgorzej. I w ogóle zbieramy te życia z Cortexem, tak teraz zauważyłem. W ogóle jedna rzecz mi się również podoba w tym fangame'ie. Tego jeszcze nie będzie widać. Ale jak ten, jak wrócimy sobie do Warp Roomu, to wam coś pokażę, bo ogólnie ten iRoomu fajnie ten zaktualizował ten HUD gry. Ale kurde, jak to wygląda, nie? O nie, najgorzej. Jeżeli ktoś z was miał, nie wiem, marzenie kiedyś grać checkpointem w tej gierce, no to
to wasze marzenie się spełniło, nie? Jezu, jak to wygląda! Masakra! Ej, nie, już mi się ten... Już mi się, kurde... Ta modyfikacja podoba, nie? Kurde, popylamy sobie w rundzie bonusowej. Jak gdyby nigdy nic. Zawsze miałem marzenie, kurde, grać jako checkpoint w grach wideo, nie? To zawsze było moje takie... dogłębne marzenie. Ogólnie muzyka, która tutaj leci w tle, to jest ten Academia of Evil z Crash'a to Insanity, tylko oczywiście remake, czyli widać, że Airumu, kurde, jest totalnym fanem Crash'a. Taki totalny, wiecie o co chodzi, nie? Nie no, kurde, poszło nam zajebiście, nie? Mamy, kurde, kryształy i w sumie żeśmy przeszli jako stalowy checkpoint. Nie no, świetny ten Crash on the Run. Okej, okay, co tu mamy jeszcze? Warp Room. Więc mamy jeszcze jeden poziom, na to wygląda. Super Crash Bandicoot, o co tu chodzi? Zobaczmy, co się stanie, jak będziemy grali Super Crashem Bandicootem. O nie! Ej, ja nie byłem na to przygotowany, co to jest, kurde? Co to jest za połączenie, kurde, Mariana i tego? O kurde! Ej, ja widziałem to u Airumu, ale nie sądziłem, że to w tej kompilacji jest. O kurde, ale zdymałem. Dobra, tutaj nie dostaniemy się. Jak tu mam w ogóle w dół lecieć? Tu w ogóle już zamiast owoców łampa to mamy te pieniążki. Z Mariana. O kurde, co tu? Jeszcze zrobili rundę bonusową z Mariana, nie? No nieźle, kurczę. Ej, to jest świetny ten, świetna modyfikacja. Połączenie dosłownie wszystkiego i niczego. Okej, okay, i gdzie był kryształ? Bo nie widziałem tam w ogóle kryształu. No dobra, no to co? Tutaj mamy trzy poziomy zrobione, więc teraz zobaczmy, o co chodzi z Warp Roomem. A tutaj to pewnie będzie to samo, co nie? Ta, to samo. Czyli w zasadzie tutaj nie ma nic już więcej, czyli całą żeśmy grę przeszli. Kurczę, w 12 minut, ale słabo, myślałem, że trochę dłuższy wyjdzie odcinek. Mogę zapisać? Zapiszę to... Faj... Na... O, fajna gra, widzicie? Dokładnie, fajna gra, bardzo lubię, szanuję i bardzo polecam, że tak powiem, jeżeli popą. No, ale tak jak widzicie, moi drodzy, to był Crash on the Run. Już nie muszę robić, kurde, Crasha mobilnego, no bo przecież tu zrobiłem wam prawdziwą wersję Crasha mobilnego, która jest na komputery. A tak na serio, mam nadzieję, że wam się odcinek podobał, takiego one-shota, żebym zrobił sobie. Jeżeli chcecie więcej takich one-shotów z modyfikacji Crash'a, dodajcie znać w sekcji komentarzy po więcej. Ja się z wami żegnam i chciałbym, żeby od tego filmiku standard w moich filmikach wyglądał tak, że będę teraz rzucał odcinki w 60 fps, bo uważam, że
trochę to jest już taki standard na YouTubie i fajnie byłoby to wdrążać w życie. Może nie w każdej serii, ale przynajmniej w tej większości. Tak jak teraz widzicie, ten odcinek jest w 60 FPS-ach. Dzięki za uwagę, trzymajcie się i do następnego razu. Linki do moich socjali są pozostawione w opisie. Jeżeli jesteście nowi, to zapraszam do subskrypcji, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję. No i co? Dzięki za uwagę, trzymajcie się i cześć!